Drewniane przedszkolem, wszystkie noby kocham. Dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie, z tej strony Emil z kanału M-Studio. Jeśli się nie mylę, proszę państwa, zapraszam was do oglądania tego spotkania. A to spotkanie pomiędzy Piktkiem a Jergulem BO1, bo to oczywiście potem spotkali się na Laderze. Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia, które odbyły się nie wiem kiedy, bo nie pamiętam, nie wiem kiedy ten materiał oczywiście wam wrzucę na tubę, żebyście mogli oglądać. Jej! Bardzo fajnie, prawda? Wrzucony materiał na tubę z drewnianego przedszkola z częściowym mini napracowaniem, co nie te intro. Jeszcze muszę tylko do Niedaradka napisać, żeby napisał mi muzykę i zaśpiewał te drewniane przedszkole, co wy byście tutaj nie płakali za każdym cholernym razem, jak ja to śpiewam. Proszę państwa, startujemy z tą grą, dla tych co nie wiedzą, drewniane przedszkole oznacza mniej więcej tyle, że zapewne jedna i druga strona będzie bardziej lub mocniej nie ogarniała. Mamy w tym samym momencie już postawione reakcje, a kiedy już są reakcje proxy stawiane, to ja wam o czymś powiem do połowy stycznia, jeśli się nie mylę. Możecie mieć mnie w StarCraftie 2, dobrze słyszycie, możecie mieć mnie w StarCraftie 2, moją twarz możecie mieć o tutaj na przykład kręcącą się jako portret, ponieważ brałem udział w turnieju komentatorów, jak poszło tak poszło, bolało, ale przynajmniej mam swoją twarz w grze. Na dole macie link, możecie sobie zakupić moją twarz. 70% łącznie idzie do podziału między castera, czyli mnie, dla mnie idzie 30% chyba, jakoś się nie mylę, 40% idzie na pulę nagród w turnieju, z której ja też dostaję chyba cały 1%, bo już odpadłem, tak to bardzo bolało, ale jest taka możliwość, więc chciałem o tym wam jeszcze tutaj oczywiście powiedzieć, że możecie takowy zakup sobie zrobić. Dostajecie klucz i aktywujecie ten klucz w Battle.necie. Proszę państwa, no więc tak, Jergul na razie nie skautuje, jego przeciwnik też nie do końca skautuje. Aha, mamy Proxy Reaktor. Dobra, dobra. Powiedzmy, że będę czaił coś. No nie, mamy też Proxy Faktorkę. No okej, no dobra. Proxy Reaktor jest, Proxy Faktorka jest. Widzę, że gracz tutaj zapewne rosyjski. Aha, dobra, czyli obie strony wpadły na pomysł na proxy. Przeciwnik nie wpadł na pomysł. Ja pierdzielę, jak zakolejkowane SCV-ki stoją w kolejce jak jest po papier w latach 70. Po prostu zakolejkowane. No masakra. No ale dobra, troszeczkę tego było. Orbitala nie robi, bo po co mu orbital? Jakiś Starport z tyłu by się tutaj przydał. Myślę, że Starport byłby dobrym pomysłem, ale tu niewiele brakowało, a byłoby to zauważone. No dobra, Marinesy są na razie tworzone, ale widzę po drugiej stronie są Maraudery i jest Steam. O proszę bardzo, dwa Maraudery na raz będą robione, trzecie raksy. Też Techlab, mój Boże, jeden potrójny, trzy raks, Marauder. Ma się tutaj szykować, chyba tak, o. Ja pierdzielę, leci. Leci do Okej, ustawmy sobie teraz kamerę na Jergula i sprawdźmy, kiedy on to zobaczy. Na minimapie to widać, prawda? Na niebiesko. Widać, widać. Jergul twardo. APM-y na poziomie poniżej poziomu. Minęło trochę czasu już. Minęło. Czekamy. Zobaczymy, ile czasu minie. Aż tutaj Jergul się zorientuje. Z tym w międzyczasie jest tworzony. Aha, dobrze, czekamy. Maraudery już wychodzą. O, ładnie spojrzał. O, cholera jasna! Zobaczył. Czy ktoś policzył, ile czasu od ogarnięcia się, co się dzieje? Dlatego, moi mili państwo, patrzymy na minimapę. Tu miałby się pojawić Cyclone, przy okazji trzy są zakolejkowane, Marinesów nowych nie ma. Marinesy się zablokowały z tyłu. O mój Boże, Faktorka za chwileczkę padnie. Faktorka już w tym momencie pada. Tak też jest, Marinesy ruszają, więc do boju próbują powalczyć. Jeden Marauder zabity. No, myślę, że tutaj APM-y pójdą. I to by było na tyle teoretycznie, gdyby nie to, że to raczej nie może być na tyle, bo to byłoby zbyt szybko zakończone, ale z tym się już nam tutaj pojawia. No, dalej mi się bardzo podoba sytuacja z Marauderem. Aha! Proszę państwa, proxy Expa. Proxy Expa 4,25, ja ją zauważyłem, mamy Proxy Expę ustawioną przez Puskita, będzie wydobywał gdzieś sobie tutaj z tyłu, Jergul już tupta w tą stronę, oho, w międzyczasie widzę, że się zaczyna Starport pojawiać razem z Techlabem, więc mamy Banshee oczywiście zakolejkowane, bo jak widzimy mamy tutaj fana kolejek gdzieś tam z tyłu, żeby schować, co by przeciwnik tego nie zauważył. Aha, Aha, dobra. Marudery tuptają sobie. No i niech sobie one na razie tutaj tuptają. Nikt ich tak nie lubi, jak one sobie tuptą. Mamy... tuptają? Mamy w tym samym momencie dostawiony Cloak. No, Cloak bardzo mi miły. Tutaj z przodu SCV-ka chciała się ukryć. Nie dała rady niestety. No i teraz powinien być tak zwany ostry wjazd do środka. Widzi, co się dzieje. No i dobra, otwiera sobie przejście z jednej strony, z drugiej strony. I teraz zapewne rzuci się na Starport i Techlab, żeby... bo widzi, że technologia jest tworzona, która go będzie kontrować. Nie, walczy ze SCV-kami, SCV-ki próbują się wycofać. Zablokowane są te SCV-ki, jak najbardziej SCV-ki zablokowane. Wszystkie SCV-ki zostaną tutaj zabite, oczywiście tak kolejny Steam, ale jakiś taki ciekawszy cel, na przykład Starport i Techlab, nie. Nie, Faktorka go denerwuje, Supply Depot go denerwuje, wszystko go denerwuje, ale nie to, co widzi, jest najważniejsze do zniszczenia w tym momencie. To jednak będzie dłuższe spotkanie. Dobra, cicho, ogarnął się, ale jest na aimówie, zablokował się. Sim odpalony, no prawie zniszczone, prawie. No ale zobaczmy, dwa harwestery do 22. W tym momencie Jergul szybciutko eBay powinien postawić. Nie stawia Starport, ale wiecie, eBay i wieżyczki. Postawił Starport, Marinesy produkuje również zakolejkowane. No, ciągnie ich do czasów komuny. Stać w kolejce, lubili to. Zamiast postawić kolejne reakcje, nie, kolejkujemy wszystko, kolejkujemy. Płonie Supply Depot, spłynęło Supply Depot, dobra, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o te Supply Depot w tym momencie, a tutaj popatrzmy, co tu się nam dzieje. Aha, dwójka Banshee podlatuje, pamiętacie, jak mówiłem, że eBay i wieżyczka byłaby fajnym pomysłem? No, byłaby fajnym pomysłem, ponieważ... Odpalony Cloak, no bardzo ładnie, jak widać szybciutko padają Marinesy i... Helion wjeżdża z drugiej strony, ale tu już jednak jedno Banshee czeka, dobra, kolejne Marinesy, kolejne Heliony, próbuje te iść na wymianę jakąś. No, Jergul czy Puskita też ogarnął co i jak. Tak, przy dobrym mikro zniszczyłby tą trójkę Marinesów, to nie byłby żaden problem, zanim by mu zrobiły krzywdę. Zniszczył Techlaba, który chciałbym zauważyć, w tym momencie był jednym z trzech, więc Techlaby cały czas w miejscu, znowu walka Marinesy. No, innymi słowy, rzucała te jednostki na śmierć, no bo dlaczego by nie? Cały czas się z Cloakiem leci, bo cholera go wie, może jakiś tor mu wyskoczy gdzieś po drodze. Nigdy nie wiesz, kiedy tor się pojawi w tej grze. Z Drewniane przedszkole, tu nigdy nic nie wiesz. Tak naprawdę. A właśnie, co tu, którzy nie widzieli, jak wyglądają moje portrety. Proszę państwa, o proszę bardzo, tutaj jest mój portret. Tylko to jestem ja po moim turnieju. Mniej więcej tak wyglądałem, bez tych napisów jest portrecik. No dobra, słuchajcie, kolejny oddział Marinesów idzie. Jeden padł, drugi padł, mamy zabitych, po jednej stronie 25, po drugiej stronie 7. Przypominam, że Jergul jeszcze nie zeskautował bazy. No, znowu próba wjechania, nie udało się, bo już mieliśmy piątkę wikingów. Jakaś mina się pojawia. Reaktor, chciałem zauważyć, że eBay i wieżyczka byłaby dobrym pomysłem. eBay oraz wieżyczka jest bardzo dobrym pomysłem. Nie, lepiej wysłać Marinesy, które sobie umrą. Okej, dobra. Reaktor jest, miny są ustawione. Do tego wszystkiego sporawa ilość, czyli 4 marudery. Muły, gdzie i niegdzie były rzucane. Tutaj proszę bardzo, ładnie do gazu jeszcze ustawiono, bo im więcej jednostek w gazie, tym lepiej. Oczywiście tutaj ustawił całą swoją armię, aby ta patrolowała, bo nie daj Boże wpadnie mu na przykład jakiś tor albo 3 i wtedy nie będzie mógł tutaj nic z tym zrobić, ale przy okazji kolejną ekspansję sobie gdzieś z boku ustawia. O mamo, boli mnie to, jak na to patrzę. Dobra, zakopane 2 miny. Podwójny Starport, no jak wiemy doskonale, wikingi są najłatwiejszą kontrą na Banshee, ale wiecie, tak pojedyncza wieżyczka na bazie i to byłby dobry pomysł. To byłby bardzo dobry pomysł. Dlaczego tu nie ma wieżyczki nigdzie? No nic, no dobra. Zobaczmy, co się dzieje. Trzecia baza ustawiona, proszę bardzo. Banshee już sobie tutaj czeka. Aha. Raksy poustawiane, podwójny Starport. Jeee, wikingi! Woo! Jeden skan! Jeden wiking! Dobrze, jeden skan, jeden wiking, udało się to zabić. Ale tutaj pamiętajmy, że ilość skanów jest ograniczona. O, przypomniałem, że na dole są dwie miny, na dole są dwie miny, na dole są dwie miny. Kolejny skan! Nie podprowadził przeciwnika pod miny, dobra. Kolejny skan nie pozwolił nic zniszczyć, nie chcę nic mówić, ale jeszcze jednego skana nie będziemy mieli, ale to Raven się już rozpoczął. Piękna produkcja Ravena, piękna armia znowu podchodzi, jest skan! Kolejny skan już jest gotowy. I ależ pięknie, piękna kontrola na tych Banshee, przepiękna kontrola. Widać, że gdzieś te 39 średnich APM-ów musiał czymś innym dubał, głaskał kota? Dubał w nosie? Oglądał nowy filmik Kevina Spacey'ego i zastanawiał się WTF? Bo ja dlaczego nie cofnął tych wszystkich Banshee do końca nie rozumiem, no ale Banshee no spoko, Banshee zrobił 15 marauderów, 21 marinesów, 4 Heliony, to były bardzo opłacalne Banshee, nie ma co ukrywać, ale dlaczego się stąd nie cofnął, żeby dalej harasować gdzieś wydobycie, tego ja nie wiem, patrzcie w końcu jest wieżyczka, wspaniale. Dobrze, z tego jednak co ja tutaj patrzę, to będziemy mieli lekki, to wygląda troszeczkę jak na takie, miałoby się nic nie dziać, zaraz zobaczymy, o nie, cicho, idzie armia, przyspieszmy tempo, jest, a o, świetnie, ja już widzę, Jergul doskonale wie co trzeba zrobić, ma Ravena, Ravenem podlecieć pod Sitchanki, zablokować jednego Sitchanka, potem odpalić Steama i wbić się resztą armii prosto pod przeciwnika, problem jest taki, że są tutaj dwa Raveny, dwa Sitchanki, ale wydaje mi się, że jakby poczekał trochę, miał setkę energii, to mógłby się tego pozbyć, no i zostało mu do obrony tylko przeciwko pojedynczemu Banshee, co to za problem się teraz przebił. Więc chyba będzie szybko, ale i tak dosyć zabawnie wyszło. Dobra, armia już jest gotowa. Mamy Ravena. No poczekaj jeszcze, mądrze czeka, aż będzie setka energii. Czeka, dobrze, chociaż nie wiem ile tego tam jest, ale wie, że może przynajmniej teraz dwa Sitchanki zablokować i ruszył, idealny timing na to wszystko. I... Ja nie mam nic do powiedzenia na ten temat. Bym włączył kamerkę na siebie, ale jestem nieuczesany, nieumyty i nie mam serca. No po prostu wpadł na pomysł, że będzie coś takiego. I guess I'll die. No po prostu tak to wyglądało. I już. Troszeczkę błędów tu było, ja wiem, trzeba było kontrolować całą armię, ta była duża. Ale ten Raven podleciał, nic nie zrobił, Raven mógł zniszczyć Sitchanki, ja wiem, on nie zrobił tego Ravena, żeby zablokować, prawda? On zrobił tego Ravena, żeby pilnować, czy jakieś Banshee się nie pojawiło. No dobra, kolejna armia zniszczona, biorąc pod uwagę, że jedna i druga strona tak za bardzo... Zbyt dużo rzeczy nie ma, zwiększmy może troszeczkę prędkość, bo mamy już 13 minutę. Obie strony popełniły tutaj sudoku wielokrotnie na całej swojej armii. A my popatrzmy jak to wygląda, dwie miny gdzieś tam zakopane, kolejne wikingi, pięknie, wspaniale. Zostawia raksy, jakieś upgrade'y, widzę, że +1 do ataku jest. Ale na razie żadna ze stron za bardzo się nie śpieszy tutaj zaatakować. Jeszcze zwiększony atak dla tych na tych wieżyczkach. No podoba mi się, że Jergul jeszcze nie zeskautował. Wiedział, że nie ma ekspy, ale nie zeskaupował, czy coś gdzieś będzie. Sam przyjmuje kolejną ekspansję. Jeżeli on się zorientuje, że przeciwnik ma tej ekspansję, próbując postawić swoją ekspansję, to ja zwątpię w ten naród terański. No ale dobrze, co się dzieje? Upgrade'y, +1 dla mecha, dobrze. Biorąc pod uwagę, że dwójka siege tanków jest, to +1 dla mecha, no to będzie potężna siła. Jakieś Banshee u Jergula, mimo że widział co tam się dzieje po drugiej stronie, to robi sobie Banshee. Oho, widzę, mamy postawiony Fusion Core. Czyżby miał być może Battle Cruiser albo coś w tym... No nie, no tutaj... Niebieski Terran zabezpiecza się, żeby nic mu nie wleciało do bazy, żeby żaden drop się nie pojawił. Z czego, że ma dużo wikingów, które ustawione na patrolowaniu by wszystko zestrzelały, ale dobra, jest zabezpieczony, lepiej być zabezpieczonym, jak się ma nadwyżki minerałów, niż potem płakać, że coś nie wyszło. Kolejne ekspa poza bazą. Więc okej, to ma jakiś sens. Zeskautował go tutaj jakoś? Jakimś skanem? Nie przypominam sobie, żeby jakiś skan tutaj był postawiony. Okej. Dobra, supply bloków na razie nie ma. Niebieski teren, ale supply depo widzę gdzieś tam zakolejkowane, jedno, drugie. Spoko, Jergul też kolejną bazę sobie przyjmuje. Więc no przynajmniej panowie wiedzą, że trzeba stawiać ekspansję. Czy on naprawdę robi upgrade dla budynków, czy do obrony, czy mi się tylko... On robi upgrade do budynków dla obrony. To jest upgrade dla budynków do obrony, prawda? Dobrze ja mówię? To nie jest dla bio, nie. No dobra, oho, na wszelki wypadek, bo 3 wieżyczki to za mało. Dostawię sobie 4, strzelę, że wikingi, dostawię sobie 4. Piękny tutaj jest taki wall, przez którego przejściu zapewne nie da. O, Hyperion lub Aleksander lub Battle Cruiser pierwszy się pojawia, jest tworzony. Zwiększmy troszeczkę tempo, bo widzę, że to jest ten moment lekkiego zastoju, kiedy zbyt dużo się nie dzieje. Jak widzimy, APM u Terrana czasami, no... No nie szaleją po obu stronach, tyle wam powiem. Stargate'ik postawiony. Dobra, zobaczmy co jeszcze. Bazy są, jak tam wydobycie? 1600, 1300, 16 minuta. Pierwszy tor się pojawia. Mój Boże, spakował SCV-kę do Medivaca. Spakował SCV-kę do Medivaca i... Czy on robi upgrade dla Banshee, żeby to się szybciej przemieszczało? Czy mi się wydaje, że on robi upgrade dla Banshee, dzięki któremu Banshee będzie się przemieszczało? Biorąc pod uwagę, że ma jedno Banshee, to będzie bardzo drogi upgrade. O, próba wlecenia lewą stroną, nie udało się! I widzicie, wieżyczki jednak zrobiły swoje tutaj. Wieżyczki zabezpieczyły bardzo ładnie. Nie wle... No nie. No bez jaj. Naprawdę? Ale dlaczego? Dlaczego? Po co? Przecież wystarczyło ci to, obroniłeś się. On nie wleci tu do środka. Nikt ci do środka nie wleci, nikt nie będzie na tyle głupi, żeby wlatywać do środka. No dobra, kolejny Battle Cruiser się pojawia, przypominam o tych 2 zakopanych minach. Ekspansje z boku wydobywają bardzo ładnie, 4000 gazu nadwyżki, bo wydobywa cały czas gaz. Liczę na to, że potem jak się konflikt zakończy, będzie mógł go sprzedać. Najprawdopodobniej. Zwiększmy trochę tą prędkość, bo ja widzę, że... A to jest piękne, jedną SCV-ką zakolejkował raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 wieżyczek. Czyli zablokował sobie 1500 minerałów, 150 minerałów kosztuje wieżyczka, 1500 minerałów. Ale co to za problem dla niego? On ma gaz i on ten gaz potem sprzeda. Na czarnym rynku, albo cholera go wie gdzie. Kolejna expa. Aha, SCV-kę przerzucił Medivacem, żeby postawić expę. No dobrze, energia na muły, bardzo dużo energii. Ja pierdzielę, tutaj zaraz wszystko będzie zużyte. Przepiękne. Podwójna armorka u Jergula. Doszedł do wniosku w 19 minucie, że jednak fajnie byłoby mieć jakieś dodatkowe upgrade, że to... Prędkość robienia upgrade'u w tym momencie jest zbyt słaba. Jest o wiele zbyt słaba. Normalnie gdyby była taka kamperiad od samego początku, to bym pewnie tego nie pokazał, bo nie lubię kamperiad, bym to wyrzucił, ale powiedzieli mi, oglądaj do samego końca, bo warto. Nie zobaczymy, czy warto. Plus 3 do ataku dla tego mecha. Wow! Chciałbym zauważyć, że on ma 4 czołgi, a robi upgrade'y dla mecha. Ma 2000 minerałów z kawałkiem i stawia same wieżyczki. Ma w cholerę pieniędzy, ma bardzo dużo pieniędzy. Tylko że nie przekłada tego w żaden sposób na armię. No i look at the supply. Czy wszyscy patrzą na supply? Zaopatrzenie wszyscy widzimy ładnie, pięknie. Mam nadzieję, że wszyscy widzą zaopatrzenie, bo wygląda dosyć ciekawie. 1200 do setki dokładnie. Więc to jest moment, żeby ruszyć do walki, pomyślał Jergul. To jest ten moment, kiedy Jergul zaatakuje. 150 do 52 w zaopatrzeniu. Patrzcie, odkrył XP! 21 minuta, odkrył ekspansję. Część jednostek tam poszło i teraz będzie zabawa zapewne z próbą przebicia się. Ogólnie ja obstawiam, że Jergul to wygra. Pytanie, kiedy to wygra? Z drugiej strony Jergul ma tylko 3 bazy wydobywające 2. No a przeciwnik ma tego wszystkiego trochę więcej. Dobra, armia już jest z przodu. No i teraz tak, zapewne rozstawi sobie tutaj gdzieś czołgi bliżej, rozstawi te czołgi i potem porozwala wieżyczki. Rozstawi te czołgi. Już ładnie, pięknie je rozstawił. Okej. Boże, czy to było Neo Steel Frame? Tak. Nie rusza, nie idź tą armią, nie idź tą armią do walki, nie potrzebujesz walki tą armią. Nie podchodź, Siege Tanki, tylko jakiś skan rzuć i rozwalaj budynki. Błagam cię, Jergul. Skanuj i niszcz, skanuj i niszcz. Proszę bardzo, mamy Orbitala, który dał radę jeszcze tutaj uciec. Albo pojedynczy wiking bliżej ustawiony. Pięknie, pięknie. Ciut bliżej, dawaj, masz jeszcze tora. Dawaj Tora, dawaj Wikinga i niszcz to. Świetnie, Banshee na Cloaku. O, dobra, szybciutki skan, Jergul. Skan, w międzyczasie tutaj jeszcze ekspansję kolejną odkrył. Skan. Skan, Jergul. Jergul, skan, nie Wikinga, skan. Jergul, ja ciebie proszę, nie całą armią, przy okazji Combat Shield nie zrobiłeś, a skan miał Ravena. No ta... Ja pierdzielę, on to zrobił po raz kolejny. On po raz kolejny wbił się w to wszystko, jeśli się nie mylę. Dobrze widzę, tak, po raz kolejny się to wszystko wbił. Wieżyczki jeszcze są porozstawiane, pojedynczy Siege Tank. Za chwileczkę byle tylko zabić, byle zabić Battle Cruiser. O Jezus Maria, najdroższa imbo, przenajświętsza matko terańska. Jeszcze zablokował się i nie może walczyć z tymi Siege Tankami do końca. Dlatego jeszcze Banshee znowu go rozwala. Ojejku. $14 000 minerałów, 465 gazów straconych za nie wiem ile. Ja nie mam dzisiaj słów, dzisiaj brakuje słów do tego wszystkiego, no ale nie, no bardzo ładne tutaj przeczyszczenie, to jest tak zwane rozpoznanie bojem, jeszcze wydobycie, żeby pokraść minerały, przepięknie, ląduje swoimi Wikingami, żeby podbyć się do stawałek przeciwnika, świetna sytuacja, niestety nowa armia już podchodzi, trzeba podlecieć w górę, ale tu ładnie wybił mu te eko, bardzo ładnie mu wybił te eko, to, że stracił całą resztę to już czego, ale eko mu wybił. Prawda? Jergul, mój miły, co ty widzisz? Widzisz ekspansję, której nie zniszczyłeś, nie sprawdziłeś kolejnych exp. Tutaj powolna produkcja, 6000 minerałów, 7000 gazu, a gdyby tak dostawić kole... I znowu kolejki. I znowu zakolejkował sobie miliard wikingów. To mnie ciekawi, próbuje wygrać się wikingami, no dobra, no niech próbuje to wygrać wikingami. Wikingi pogoniły się tutaj z Battle Cruiserem, podleciały prosto, żeby zginąć, no i fajnie, podleciały pod Tora, podleciały pod Battle Cruisera i zostały ubite, w międzyczasie niszczona jest ekspansja. Przypominam, że Combat Shield jak nie było, tak dalej nie ma. SCV-ki w ewakuacji, nie wiem gdzie, tutaj nic ciekawego do wydobycia nie ma. Pytanie, czy ogarnie się, że ekspansja jest na górze, czy nie ogarnie się, że ekspansja jest na górze. To nie wygląda, jak miało ogarnąć się, że ekspansja jest na górze. Przypominam, mamy 3 tanki ustawione. Przypominam, że upgrade na tym mechu to jest plus 3 do ataku dla naziemnego, plus 1 do ataku dla latającego i plus 1 dla bio. Gdzie miał 6 marinesów. Aha, dobra. Wiking zeskautował, zobaczył. Jeszcze tej expy na dole nie odkrył. Ciekawe, czy tą ekspansję szuka, może odkryje expę. Dobra, może da radę. Zwiększmy trochę prędkość, bo ja na to patrzę, robi mi się trochę słabo. Szuka. Ciekawią mnie te heliony cały czas. Jaki jest tok rozumowania Jergula, że robi heliony, kiedy widzi tylko i wyłącznie, że jego przeciwnik robi wikingi i mecha. Jaki jest tok rozumowania, żeby zrobić wikingi? Ej, słuchajcie, on ma dużo... Wiem, on chce po prostu ugotować je. On chce je zagotować. Podobno też w zbyt dużej temperaturze samoloty nie mogą latać, może to samo się tyczy też wikingów, że jest za ciepło i one nie będą mogły polecieć sobie. Tak było. Tak było, ja wam to mówię. O Jezu. Moje gardło, przepraszam najmocniej. Zabawa na dole, dużo SFV-ek ginie, ale śmierć! No i to chyba będzie ostatni hold. Coś czuję, że pod koniec tego policzymy, ile Battle Cruiserów może było zrobić. Wziąłem się napić. Piękny move wikingami. Jeden wiking zniszczony. Dobra, ogarnął się. 2 wikingi zniszczone. Co on zrobił? Czemu on to zrobił? Czemu on wylądował przeciwko Battle Cruiserowi? Przestraszył się go? Może nie chciał go zniszczyć? Może ma sentyment do takich rzeczy? No, znowu ekspansja gdzieś z boku jest stawiana, która została przy okazji zeskautowana i cofa się z jakiegoś dziwnego powodu. Jergul postanowił się cofnąć. Nie wiem dlaczego, czego się boi, ale ewidentnie się cofa. To są same wikingi! Które lecą w upośledzonym kluczu. Takim kupionym, z lewego źródła. No dobra, wikingi chyba wlądują w O, ciekawi mnie, czy te miny cokolwiek zabiły. Jeżeli te miny się pod koniec gry czegoś przydadzą, to padnę ze śmiechu. Dobra, wikingi czekają. Zwiększmy troszeczkę prędkość, bo czekamy i czekamy i czekamy i czekamy i się nic nie dzieje. I kolejne wikingi obrywają. Aha, pięknie armia ustawiona. No i dobra, Expa zostanie zniszczona, wikingi znowu na pięknym mowie, przepięknym mowie, strasznie mi się po... Już myślałem, uderzył jeden, dobra. Okej, przepraszam, emocje miny jednak się do czegoś przydały. Przeskakują Battle Cruisery, ale szybka reakcja. Pięknie, wskoczył bezpośrednio Battle Cruiserami, teraz wikingi szybciutko na górę i bierze na cel przeciwnika. Nie bierze przeciwnika na cel, aha. No dobra, ja bym powiedział, że normalnie to powinien być koniec. Jednak biorąc pod uwagę, co się działo przez ostatnie 27 minut w tej grze, ja nie jestem tego jeszcze do końca pewny i trochę się boję, ale przyspieszmy. Zauważmy, jak ta armia pięknie jest przesteamowana, do tego wszystkiego jednak właśnie o to chodzi. Ta armia jest przesteamowana, do tego wszystkiego, żeby było jeszcze zabawniej, nie ma żadnego Medivaka. A o Combat Shield, jak nie pamiętał, tak dalej nie pamięta i chyba mu się nie śpieszy z tym Combat Shieldem. Ła! Dorwał go! Ekspansję mu niszczy! Banshee ostatniej szansy i nadziei! Kill that expa! Taktyczny przeskok Battle Cruiserem. Nie no, działa, działa. Dobra, plus 3 do ataku dla latających. Za chwileczkę będzie po drugiej stronie. Stracone minerały 20 000 do 15 000. 6 000 gazu z jednej strony, z drugiej strony 5. No i teraz... Nie widzę żadnych siege tanków, to mnie troszeczkę przeraża. Marines są tylko 2 tanki po tej drugiej stronie. No takie starcie to raczej nie ma sensu, zobaczymy czy... Obstawiam, że to była jedna grupa kontrolna. Da się jakąś grupę kontrolną podgląd zobaczyć? Nie jestem pewny. No takie wymiany to chyba nie mają sensu, kiedy Marinesy są na dole. Ale niech próbuje, prawie udało mu się zestrzelić tego Battle Cruisera. Mamy tych 23 wikingi do 15... Ej, to się może udać. On może to po raz kolejny wybronić. Okej, gdzieś coś przeskoczyło. Chyba przeskoczył nie tym, kim chciał i gdzie chciał i po co chciał. Ale gdzieś tu przeskoczył. Wikingi jeszcze się ganiają. O, pięknie, wystawił Tora na przód. Bardzo mądra decyzja. Jest coś takiego jak hold position, ale widzę tego nie ma. 4 zabite, 3 zabite. Przydałoby się naprawić tego jednego syścianka, ale z drugiej strony to po... Zaczyna mi się robić słabo z tym wszystkim. 11 zabitych przez tego, 17 przez drugiego, okej. No nie ma, no po prostu, żeby Terran miał jakąś jednostkę, która mogłaby atakować na odległość, z daleka od zasięgu tych siege tanków. Gdyby tylko Terran miał na to jakąś odpowiedź, żeby na przykład tego walla z przodu mógł zniszczyć. Gdyby tylko! Najwidoczniej ta frakcja jeszcze nie odblokowała tego. Aha! Też takie wylatywanie prosto pod wikinga, raczej pod Tora nie jest dobrym pomysłem, on sam się pozwala zabić. Nie naprawia jednostek, no bo w sumie po co by to wszystko zacząć naprawiać? Zwiększymy troszeczkę tempo. Cisza, spokój. Wydobycie tam się powoli kończy, Battle Cruiser po jednej stronie, po drugiej czekamy na dalszy rozwój wydarzeń. Zastanawiam się, na co obie strony zużywają te swoje APM-y teraz. Cicho, jest jedna SCV-ka. On w ogóle pracuje... Ja się znam, czy to nie jest ta SCV-ka, która wybudowała wszystkie budynki w tej grze. Oho, 2 skany. Zobaczył, jak wygląda sytuacja. Mój Boże, kolejny command center jest zbudowany. Jestem w wielkim szoku. Jakimś cudem... Gdzie jeszcze jest to wydobycie? Te 500 minerałów? Aha, jeszcze mam 32 minutę, on jeszcze w mainie wydobywa, żeby było ciekawiej. W mainie jeszcze są minerały w 32 minucie. Ojejku, jejku. Zwiększmy sobie troszeczkę te tempo. Okej, zwiększyliśmy te tempo i teraz... Co będzie się dalej działo, co? No, panowie i panie. Błagam, zróbcie coś, bo ja nie mam całego dnia nic się... Dobra, Battle Cruisery się pojawiły. Chyba jakiś był tutaj masterplan z Battle Cruiserami. Ekspansja jest przyjmowana, o której to nie wie. Jergul wykorzystuje Yamato, żeby zniszczyć supply depoty. Okej. Jergul wykorzystuje supply depot, żeby zniszczyć supply depoty. Mediwaki się już nawet pojawiły. Czego tak krążysz? Jeden zniszczony, nie chcę nic mówić, ale tutaj ta armia zaczyna wyglądać bardzo słabo. ale ja dalej bym dawał dużo szansę tutaj, że po raz kolejny będzie ten ostatni hold. Okej. Okay. Okej. Okay. Ja chciałem zauważyć, że to nie płonie jeszcze. Dobra, kolejne zniszczył. Yamato na supply. I po kiedyś śmiałem się, że Yamato na lingi to jest lekki overkill, ale mam wrażenie, że w tym momencie Yamato na to jest lekki overkill. W tej sytuacji Marinesy już podchodzą na dół. Jest Steam! Kolejna próba podejścia! Dwa Siege Tanki! Zobaczmy, jak długo się utrzymają. Biegł! Udało się! W końcu! Dzięki Bogu nie było tam 3 Siege Tanków albo 4. Bo dopiero byłaby lipa, zobaczymy ile innych jednostek zginie przy okazji. Piękne F2, proszę Państwa, niewiarygodne rzeczy się działy w tej grze. Jeszcze gdzieś muł rzucony, bo chce wydobywać na dole. Teraz jej piemy poszły, ła! Jak opętane w górę i tak, ja zwątpiłem, serdecznie zwątpiłem w to, co właśnie teraz zobaczyłem. No ale no cóż, zdarza się, takie rzeczy się zdarzają. Proszę Państwa, zobaczmy stracone jednostki. 100 Wikingów. Dobra. Po drugiej stronie 9 Wikingów. A, i czyli wszystko chce zniszczyć, tak? Wszystkie budynki. Zanim to padnie. Fajnie. Czy mi się wydaje, czy cała armia powietrzna została zniszczona? Tak, stracił całą armię powietrzną. Na wieżyczkach się porozwalał. Brawo, brawo, brawo Jergul. Udało Ci się wygrać. Jergul, nasze wielkie, wielkie, wielkie gratulacje. Proszę Państwa, to było na tyle w tym drewnianym przedszkolu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to pamiętajcie, aby subskrybować mój kanał. Do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego razu. Cześć!